Siemano, wariaty z tej strony, Barto Velocze. Mamy 21 maja i obchodzimy dzień odnawiania znajomości, czyli dzień telefonów od ex-koleżków, którzy mają do ciebie interes i ex-dziewczyn, które znowu kręci twój interes. Dziwmininy obchodzą Antioch, Donat, Polieukt, Przecław, Rycheza, Serapion, Synezjusz, Teobold, Tymoteusz, pozdro Tymon, Przemir oraz zawsze gotowa na jazdę, czyli Ryksa. Poza tym obchodzimy Dzień Kosmosu, czyli miejsca akcji dla najlepszych filmów z Hollywood. I lecimy tutaj z wydarzeniami z Polski. W roku 1674 Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. I to był i jest mój ulubiony król. Mój oraz Bruce'a Willisa. What the heck does Bruce Willis know about making vodka? W roku 1819 namiestnik Królestwa Polskiego generał Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. Zajączek jak zawsze zepsuł zabawę. Ojciec często wspominał o panu, kiedy opowiadał mi o czasach studenckich. Mówił, że jak szli na panienki i brali ze sobą Zajączka, to nigdy nie mogli nic poderwać. W roku 1943 Niemcy zlikwidowali getto w Brodach przez likwidację pejsów, czyli nazistowskie golenie pełną gębą. W 2002 rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, który w 2018 robi się praktycznie sam dzięki Facebookowi czy Instagramowi. A poza tym, jak kogoś szukasz, tak naprawdę szukasz, to znajdziesz na Tinderze. Zobaczmy, co się stało na świecie. W roku 1916 w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni. Tam i tak nikt nie wie, kiedy to jest, bo u nich ciągle leje. W 1941 utworzono norweskie SS, czyli po norwesku Norge Skurvsynes. W 1956 nad atolem Bikini Amerykanie przeprowadzili pierwszą w historii detonację bomby wodorowej w atmosferze. Ale gamonie. Przecież wiadomo, że w okolicach Bikini to nie detonujemy bomby wodorowej, tylko bombę jądrową. Sprawdźmy teraz, kto obchodzi urodziny. W roku 1851 urodził się Stanisław Witkiewicz, polski malarz, architekt, ojciec Witkacego. Dzięki jego plemnikom Zakopane kojarzy się nie tylko ze Sławomirem. W 1952 Mr. T. amerykański, aktor, wrestler, niezapomniany, B.A. Baracus oraz człowiek, który nosił więcej złota niż wszyscy raperzy razem wzięci. Pozdrawiam, Barto, Max, Kolonko. A jak już jesteśmy przy raperach, to w 1972 urodził się The Notorious B.I.G. Legenda i raper, który razem z Tupakiem przenieśli znaczenie bifu na inny poziom, czyli plamy krwi na betonie i tysiąca teorii spiskowych. A 10 lat później urodził się polski raper Łona. Dzięki niemu aż chce się jechać do Szczecina. No nie przesadzajmy, dzięki niemu wiemy, gdzie jest Szczecin i to wystarczy. A na koniec codzienna porcja smutku, czyli kto się skończył. W roku 252 zmarł Sun Quan, założyciel wschodniego królestwa Wu w okresie trzech królestw w Chinach, czyli założyciel pierwszego Wu-Tang klanu. W roku 987 Ludwik V, gnuśny, ostatni król zachodnio-frankijski z dynastii Karolingów, posiadacz jednego z najsłabszych przydomków Wikipedii. To by było na tyle, było mocno hip-hopowo, dlatego żegnam was z dużym elo. Subskrybujcie kanał oraz followujcie Instagrama i Facebooka. Już jutro, 22 maja, w którym człowiek Warga opowie wam o początkach harcerstwa oraz urodzinach góry.